Halo, dzień dobry, witam Państwa. Chciałam powitać wszystkich na pierwszym spotkaniu z serii naszych webinarów, które z dniem dzisiejszym uruchamiamy. Seminariów, webinarów, które mają tytuł Przewodnik Cyfryzacja pod lupą nauki. I dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać o tym, czy cyfryzujący się biznes potrzebuje akademii. Nazywam się Katarzyna Śledziewska, jestem dyrektorem de la PUW, ale równocześnie profesorem Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych, czyli jestem ekonomistką i prowadząc de la PUW już od wielu lat staram się współpracować z uczelnią, w ramach uczelni współpracować, przepraszam, z biznesem. A dzisiejszy kontekst rozmowy jest jeszcze trochę inny. Mianowicie chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak w ramach realizowanego przez Uniwersytet Warszawski projektu, który się nazywa Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, w jaki sposób wspierać badania nad transformacją cyfrową w ramach w obszarze nauk społecznych. I od razu powiem, w ramach tych działań, których de lab się podjął, będziemy chcieli promować młodych naukowców podejmujących badania z zakresu transformacji cyfrowej i wpływu tej transformacji cyfrowej na społeczeństwo i na gospodarkę. I dzisiaj chciałabym, żeby nasze spotkanie wyznaczyło pewne kierunki do tego wsparcia i chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiali też o tym, jakimi tematami, jakimi obszarami badań warto się zająć. I wreszcie, żeby się zastanowić tak naprawdę, co zrobić, żeby te badania czy te obszary były potrzebne, żeby one też służyły nie tylko samej nauce, ale też społeczeństwu czy gospodarce. Jak budować te modele współpracy pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem i generalnie jak wzmacniać potencjał młodych badaczy, to są te cele na dzisiejsze, znaczy te tematy na dzisiejsze nasze spotkanie. I naszymi panelistami są, tutaj wymienię, według płci i alfabetu, to znaczy na początku proszę, pozwólcie mi, że przedstawię kobiety, czyli dyrektor Elizę Kruczkowską dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. Dzień dobry wszystkim, którzy biorą udział w dyskusji i tym, którzy nas słuchają. Bardzo fajnie was widzieć. Może tak powiem, trochę wyjaśnię, dlaczego zaprosiłam Elizę na to spotkanie. Mianowicie Eliza koordynuje właściwie, można powiedzieć, że największy program w Europie Środkowej i Wschodniej, program rozwoju startupów, ale też jest niezwykłą osobą, między innymi pomysłodawcą Centrum Edukacji Technologicznej, to się nazywa Centralny Dom Technologii. Jest też pomysłodawcą do projektu Startupy w Pałacu, no i wielu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców, dla tych początkujących przedsiębiorców, no i oczywiście tam członkiem różnych grup doradczych i tak dalej. Dla mnie to, co jest najważniejsze, to jest to, że Eliza po pierwsze jakby reprezentuje można powiedzieć, w administracji właśnie przedsiębiorców, szczególnie tych młodych przedsiębiorców, ale również jest związana właśnie z ich edukacją. Stąd też dla mnie jest bardzo ciekawy jej punkt widzenia. Następnie proszę, powitajmy Dagmarę Krzesińską. Cześć Dagmara. Cześć, cześć, bardzo mi miło. Prezes Fundacji Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. Można powiedzieć, że to jest taka sieć przedsiębiorstw, fundacji i uczelni, których właśnie łączy myślenie o wdrażaniu innowacji. Ale w ramach tego też są spotkania i rozmowy na temat właśnie transformacji cyfrowej. I Dagmara współpracuje z administracją publiczną jako ekspert, specjalista, no i też jest członkiem wielu rad programowych, na przykład Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na rzecz umiejętności cyfrowych i Rady Fundacji Aktywizacji i tak dalej. Nasz kolejny gość to jest dr Maciej Kawecki. Dzień dobry. Dzień Cześć. dobry, cześć.
Cześć, cześć, cześć. Przede wszystkim prezes zarządu Instytutu Polska Przyszłości imienia Stanisława Lema. Zgadza się? Wszystko się zgadza na razie. A teraz mamy rok Lema i oczywiście też z się Lemem zgadza. Też łączy nam się transformacja. No oczywiście, no, jakbym miała od swojej strony powiedzieć, dlaczego mi zależało na Twojej obecności, to przede wszystkim dlatego, że jesteś związany z nauką, jesteś nauczycielem akademickim, jednocześnie byłeś urzędnikiem państwowym, koordynowałeś no, tą krajową reformę ochrony danych osobowych, byłeś dyrektorem Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, chyba wtedy myśmy się też tak poznali. I zajmujesz 15 już teraz miejsce w rankingu wpływowych prawników w Polsce, również LinkedIn. Już nienawidzę rankingów. No właśnie, ale masz bardzo dobre, wysokie miejsca, to można o tym powiedzieć też na LinkedInie i tak dalej. Jesteś niezwykle medialny. No i też od 2 lat jesteś dziekanem Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Także to też dla mnie jest takie ciekawe połączenie pomiędzy no, promocją i edukacją w ogóle nowych technologii. Z drugiej strony jest i nauka, akademia, no ale też mamy ten kontakt z biznesem. Także to. Nie... Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobrze, następna osoba, proszę, następna osoba, dr Konrad Maj. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich widzów, słuchaczy i panelistów. Psycholog społeczny, kierownik projektu Human Tech Meetings, inicjator i kierownik Centrum Innowacji Human Tech. W pracy naukowej i dydaktycznej, znaczy generalnie pracuje Konrad na SWPS-ie i koncentrujesz się wokół zagadnień związanych właśnie z wpływem społecznym, z psychologią mediów i innowacjami i prowadzisz badania w obszarze Human Robot Interactions. Bardzo ciekawe. Można powiedzieć, że Konrad to trochę taka moja konkurencja, ale ja jestem ekonomistką. No i dlatego też tutaj się znalazłeś. Dzień dobry. No, dzień dobry. Oczywiście ja jestem pewien współpracy i dobrze wiesz, że taką mam postawę, także dziękuję za zaproszenie. Wiem, znamy się. I witam również Wadima Makarenko. To z kolei jest... Dzień dobry. Dobry wieczór. Hej. To z kolei przedstawiciel mediów, dziennikarz, wydawca serwisu Big Data i Jutronauci w Gazecie Wyborczej, gdzie opisuje się w przełomowe wydarzenia i na nowsze trendy na rynku mediów, w przemyśle rozrywkowym oraz marketingu. I oczywiście no, to jest związane z danymi, z transformacją cyfrową i tak dalej. No, autor reportaży, które były między innymi nominowane do nagrody dziennikarskiej Grand Press, ale też jesteś wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Byłem. Byłeś. No ale to byłeś. Ściślej mówiąc. Okej, okay. Więc mamy takie wyjątkowe, że tak powiem, spotkanie, wyjątkowy panel, w którym chcielibyśmy porozmawiać właśnie o zmieniającej się roli uczelni, w szczególności, że w okresie COVID-u czy po COVID-zie przyspiesza transformacja cyfrowa. No i pytanie, co z tego wynika? Czyli jak digitalizacja, zaczynam od razu, jak digitalizacja zmienia uczelnie, pracę naukowców? Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest Wasza wizja na temat w ogóle tej przyszłości uczelni. Może na początku poproszę z Konrada. Kasiu, jeżeli tylko pozwolisz, zależy nam na tym, żeby debata była jak najbardziej interaktywna i żeby osoby, które nas oglądają i nam się przysłuchują, mogły również zadawać pytanie. Pytania chcielibyśmy zbierać już w trakcie debaty, także jeżeli chcą Państwo skomentować, zadać pytanie, zapytać o coś konkretnego panelistę lub po prostu skierować to pytanie do wszystkich z Państwa, których mamy okazję dzisiaj gościć, proszę wpisać to pytanie na Q&A. Ja potem będę te pytania zbierać i będziemy je zadawać w trakcie debaty. Także to taka mała techniczna uwaga z naszej strony. Zachęcamy do zadawania pytań. Panu. A ja zapomniałam przedstawić Weronikę Przecherską z DeLaPUWuJ, z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, która
pomaga mi dzisiaj prowadzić ten panel. Także wracamy do naszych pytań, czyli uczelnie przyszłości. Jak one będą tak naprawdę wyglądać? Ojej, no to jest temat i można byłoby, przypuszczam, kilka dni na to pytanie odpowiadać, ale ja postaram się krótko, dlatego że mamy tutaj znakomitych panelistów i przypuszczam, że oni też sporo mogą wnieść. Znaczy z mojej perspektywy po pierwsze to tak, no digitalizacja już się dzieje i myślę, że pandemia ją mocno przyspieszyła, wszyscy to widzimy, nawet sam fakt, że spotykamy się teraz z tym online jest na to pewnym dowodem. I przypuszczam, że tutaj większość z nas ma te doświadczenia dydaktyczne i jakoś to powiedzmy sobie wychodzi, chociaż wszyscy jakoś narzekamy, ale myślę, że ogólnie sytuacja jest jaka jest. Bez wątpienia ten proces cyfryzacji wystąpił, nawet u nas są już kolegia dziekańskie w ten sposób organizowane. Myślę, że też nie ulega wątpliwości, że wirtualne uczelnie wszędzie robią się coraz bardziej wirtualne, i te systemy na pewno są coraz lepsze, coraz doskonalsze. Dziekanaty pracują sprawniej, myślę, że egzaminy coraz lepiej jakby tutaj w tej formule online'owej też przebiegają. Także generalnie ja widzę oczywiście całą masę pozytywów, ale mam też pewne obawy i tutaj może już powoli przejdę do tego, co najbardziej mnie niepokoi, to jest też związane z tą wizją przyszłości. No czyli no, bałbym się takiej sytuacji, żebyśmy przypadkiem część uczelni nie poczuła, że to jest dobre rozwiązanie, tak? Czyli uniwersytet online, żeby trochę się za bardzo nie rozkręcił. To jest moja obawa. Ja mam generalnie wizję Uniwersytetu Przyszłości taką, że uważam, że on powinien być maksymalnie otwarty. Mam takie poczucie, że trochę mamy z tym kłopotów. Ta otwartość rozumiem jako otwartość po pierwsze na nowe idee, nowe technologie w tym również, otwartość na studentów, bo ja mam takie poczucie, że to oni sporo przynoszą do uniwersytetu i ja jestem, staram się przynajmniej być na nich otwarty, na to, co oni mówią i mam poczucie, że też się o nich sporo uczę, żeby była jasność. Natomiast takie ex cathedra, komunikowanie pewnych rzeczy, mi się wydaje, że powoli ten czas się będzie kończył i dobrze było, gdybyśmy traktowali bardziej kooperatywnie tych naszych studentów. Jeszcze to, co bym dodał a propos tej otwartości, to również otwartość na społeczność lokalną. Ja mam takie poczucie, że trochę my jej nie zauważamy, trochę uniwersytety są takie jakieś zamknięte za bardzo na to, co się dzieje wokół nich. Myślę też sobie, już powoli kończąc, że byłoby dobrze, gdybyśmy jednak wzięli przykład z Finlandii. Ja miałem okazję obserwować tamtejszy system edukacji od wszystkich poziomów tak naprawdę i dla mnie to jest fascynujące, że oni mogą funkcjonować bez ocen. Co prawda na uniwersytecie są sprawdziany, ale do 17 roku życia ich nie ma. Te sprawdziany też nie są jakoś mocno stresujące. Podoba mi się to bardzo, taka idea, żeby skupić się na motywowaniu, żeby skupić się na rozwoju, na wspieraniu rozwoju, na rozwoju kreatywności, potencjału innowacyjnego młodych ludzi. Na tym się koncentrować, jak spowodować, żeby im się chciało chcieć, a nie żeby oni, no za przeproszeniem, odbębnili jakieś egzaminy. I to jest moim zdaniem kluczowa sprawa. No i wreszcie dodałbym chyba do tego jeszcze otwartość większą naukowców. Tutaj wiem, że ograniczenia, to znaczy, że tryb taki, że mają swoją ścieżkę naukową, trzeba jakąś tą habilitację zrobić, pokonać pewne etapy, to zauważcie, że jest, trochę zamykam naukowców, tak? Ja czasami jak rozmawiam z kimś i mówię, słuchaj, jest to pomysł, żeby zrobić badania, bo coś się dzieje, na przykład pandemia, jakieś tutaj ważne rzeczy się dzieją, a ktoś mówi, nie, mnie to nie interesuje, bo ja mam habilitację do zrobienia, tak? I być może to jest też problemem, więc ja bym coś z tym zrobił, żeby była większa wolność naukowców, no może nie tak rozumiana, jak to obecny minister głosi, przyjmuje się jakąś ustawę, to znaczy jest dyskusja na temat wolności naukowej, pewnych idei, ale chyba nie o to chodzi. Więc ja bym poszedł bardziej w tym kierunku, żeby uwolnić trochę potencjał i studentów, i naukowców, a do tego jeszcze dorzucić tej otwartości nieco więcej. Tak bym to podsumował. Maciej, a ty jako przedstawiciel też uczelniany, jaką widzisz tutaj rolę? Może tak ja bym przyszłość się, uniwersytetu w kontekście tych naukowców i ich otwartości? Ja się z wszystkim zgadzam z przedmówcą, natomiast chciałem położyć jeszcze nacisk na zupełnie inny obszar, to znaczy ja uważam, że uczelnia przyszłości to będzie uczelnia, która
w dobrym, a nie złym tego słowa znaczeniu, pełni funkcję usługową dla klienta, jakim jest student. Ale w dobrym, a nie złym znaczeniu. To znaczy, to nie oznacza, że student płaci czesne i dostaje oceny, ekwiwalent w postaci ocen. Absolutnie nie. Ale to znaczy bardzo konkretne oczekiwania. To znaczy, że jeżeli uczelnia deklaruje uruchomienie specjalności XYZ, to ta specjalność ma być uruchomiona. To znaczy jakość kadry dydaktycznej, to znaczy określone zaplecze biznesowe, które doświadczenie, którego może dostać. To jest odpowiednia proporcja zajęć konwersatoryjnych do wykładowych i do ćwiczeniowych. To jest odpowiednia liczba specjalności w języku angielskim oferowanych na studiach wyższych. To jest jakość oczywiście, to są koła naukowe, które teraz moim zdaniem w okresie pandemii przynajmniej u mnie na uczelni trochę poumierały, natomiast wydaje mi się, że jest to, że to ma ogromne znaczenie. To są rady biznesu funkcjonujące na uczelni i rozwijające się. Tak bym ja to widział. Jakby i bardzo wyraźne postawienie takiej granicy, że student ma prawo stawiać oczekiwania również uczelni. Bo my przez od lat mieliśmy takie przekonanie, że oczekiwania to się zaczynają od strony wykładowcy i uczelni i podążają w kierunku studenta. Wydaje mi się, że uczelnia w przyszłości to jest pewna świadomość studentów i ich oczekiwania. I ja to również widzę. To są również social media. To jest to, że do dziekana można napisać, że jest beznadziejny na Facebooku, tylko klasą oczywiście, i on to bierze do siebie i odpisuje. To jest moim zdaniem uczelnia przyszłości. Otwarcia na różnego rodzaju kanały komunikacji ze studentem, inne niż tylko dziekanat, pani z dziekanatu. Więc tu ja bym chciał w tej swojej cegiełce postawić, jak tak myślałem sobie, co na to pytanie bym odpowiedział, to bym chciał powiedzieć o takim modelu usługowym, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Mm-hmm. No dobrze, a jakbyśmy to, rozumiem, że my jako uczelnie, jako naukowcy, jako wykładowcy produkujemy tych studentów dla biznesu, no bo oni idą później tam pracować, więc oczywiście do tego przede wszystkim możemy się jako uczelnie przyszłości też możemy się przydawać, bo będziemy tych przyszłych pracowników, którzy będą się odnajdywać w tej transformacji cyfrowej, produkować czy uczyć, inaczej rzecz biorąc. Ale pytanie, jaka powinna być ta uczelnia przyszłości, żeby można było z nią współpracować, Eliza? Ja tylko sprostuję, ja się czuję raczej jako przedstawiciel biznesu właśnie, a nie administracji, bo tak postrzegamy się w Polskim Funduszu Rozwoju. Ja mam kilka refleksji i zaraz odpowiem na te twoje pytanie, bo w sumie panowie, mając pewnie to doświadczenie uniwersyteckie, pewnie mają większą wiedzę niż ja, ale też przeszłam ciekawy eksperyment na własnej skórze, bo sama jestem teraz studentką, kończę, akurat tak się zaczęło, że w marcu zaczęłam studia MBA, jeszcze nie mam okazji spotkać się ze swoimi kolegami z roku i od razu nas przerzucono na Teamsy. No i pierwsza refleksja jest taka, oprócz tych zalet infrastrukturalnych i obsługi studenta, o których mówił pan Konrad Maj, to jest ogromna zaleta, że to się ucyfryzuje, a to już powinno być pewnie dawno zrobione i to jest jakby pierwsza rzecz, którą zobaczymy na pewno. Wyzwaniem chyba w dalszym ciągu jest to, żeby przełożyć ten tradycyjny model edukacji profesor, studenci na formę pracy zdalnej. Myślę, że to przez ostatnie miesiące jeszcze chyba nie do końca wszystkim się udało, bo widać ogromne poczucie osamotnienia i po stronie prowadzących zajęcia, a też takie braki spotykania się i jakiejś integracji między studentami. Więc pewnie jakiś taki model hybrydowy może w przyszłości nastąpi. Ja się też tak zastanawiam, na ile pierwsze to, co zrobią nauczyciele i wykładowcy po powrocie już fizycznie do swoich budynków, czy nie zechcą zapomnieć o tej zdalnej nauce i wymazać z pamięci komputery, kamerki, te zuby, bo mam takie wrażenie, że ta cała edukacja w Polsce jest bardzo zhierarchizowana i tutaj z kolei się z panem Kawęckim zgodzę, że potrzebne jest trochę na nowo ułożenie tych klocków w relacji student-profesor i ta kadra uniwersytecka.
i trochę mam wrażenie, że nauczycielom i profesorom brakuje tych kompetencji miękkich związanych z empatią oraz umiejętnością dawania komunikatów zwrotnych. To bardzo często jest taki jednostronny kontakt. To jeżeli miałabym dodać jakiejś takiej tych negatywnych rzeczy, tym bardziej, że wyobraźcie sobie Państwo, że moi pracownicy z zespołu, którzy przez ostatni rok, wiadomo, że też chcą się uczyć, jest cały czas, ci młodzi ludzie cały czas chcą jakby zwiększać swoje kompetencje, to zamiast takich MBA-ów, które ja wybrałam na polskiej uczelni, to już wybrali w 100% kurs online, który jest zarządzany przez startup z Hiszpanii, który nawiązał relacje z praktykami biznesu. Kursy są nagrane w świetnej formie. Całość jest poprowadzona tylko online i wiem, że oni myślę, że nie przyjdą już do polskiej uczelni poszukując dalej wiedzy, bo to, co otrzymali tam, jest naprawdę na najwyższym poziomie. No i pewnie stąd to prowadzi do kolejnego punktu, że te uczelnie polskie będą musiały coraz bardziej konkurować na rynku globalnym i no, pewnie na dobre im to wyjdzie, ale pewnie niektóre, które się nie zmienią, trochę z tego wypadną, więc to będzie ogromne wyzwanie. A co do biznesu i ich tych potrzeb, no to biznes chyba patrzy bardzo biało-czarny, nie patrzy, patrzy po prostu czego się nauczysz, czyli po prostu pewnie ktoś, kto, mamy z jednej strony absolwentów, którzy mogą zostać pracownikami naukowymi, ale później szukamy tych pracowników, co mają konkretne umiejętności. No i to też pewnie kolejne wyzwanie dla uczelni, żeby bardziej pracować na case'ach, bardziej indywidualnie traktować studenta i uczyć go myślenia, a nie już tego takiego czasami wkuwania. Dzięki. Chciałabym trochę uciec od samych studentów i bardziej się skoncentrować na tej współpracy, to znaczy o tym, jak teraz jak zmienia się rola uczelni i współpracy uczelni z biznesem w związku z tą przyspieszoną transformacją post-covidowską. Ale oczywiście, jeżeli tutaj bym chciała wywołać tak Marę, jeżeli masz dalej ochotę, znaczy też ochotę jeszcze powiedzieć o jakichś doświadczeniach ze zdalnego nauczania, to też oczywiście. Ja tylko, ponieważ jestem psychologiem i socjologiem, to chciałam zwrócić uwagę na to, że okoliczności nas przymusiły do takiego funkcjonowania, ale niepokoi mnie i w dalszej perspektywie zastanawiam się, czy ktoś jakoś chciałby temu zaradzić. No ten socjalizacyjny, psychologiczny aspekt związany z rozwojem młodych ludzi w grupie i większość z nas, jak tu jesteśmy, zapewne wyjeżdżała na studia, opuszczała dom rodzinny i uważam, że gdyby nie to, to ja bym była sierotą naprawdę jeszcze bardzo długo i nie przeceniałabym tego etapu. Uważam, że to jest niezwykle istotne i tak jak dla wszystkich grup wiekowych osób uczących się, mówię od małych dzieci po studentów, uważam ten brak kontaktu, zwłaszcza młodych osób, które dopiero zaczynają tą edukację, za coś bardzo trudnego i myślę, że ten aspekt psychologiczny związany z brakiem bezpośredniego kontaktu to nie jest coś, co uczelnie mogą całkowicie pomijać i konsekwencji tego, jakie to będzie miało też na te pokolenia, które za chwilę na uczelnie przyjdą za 2-3 lata, a nie wiemy do końca jeszcze, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała i jak oni będą funkcjonować też, bo to jest niezwykle ważne i osobiście bardzo mnie to niepokoi. Ale jeśli mówimy o tym aspekcie związanym ze współpracą, a tylko jeszcze dodam, że miałam taką przyjemność prowadzenia na ALK krótkiego wykładu dla studentów i czułam się totalnie niekomfortowo, ponieważ obyczaj pozwala studentom na wyłączanie kamerek. Ja się bardzo cieszę, że was wszystkich tutaj widzę, bo ja po prostu nie miałam pojęcia, do kogo mówię i naprawdę trudno mówić godzinę, nie wiedząc, do kogo się mówi, nie obserwując reakcji. To było dla mnie bardzo trudne przeżycie i współczuję wykładowcom również, bo to nie jest łatwe. I przypuszczam, że z czasem ten model też powinien ewoluować. Natomiast jeśli chodzi o samą współpracę, to ja chciałabym podkreślić kilka rzeczy. Po pierwsze, mówiąc o tym, że uczelnie muszą się jeszcze dużo nauczyć w kontekście takiego zdalnego nauczania czy pewnych obszarów związanych z w ogóle funkcjonowaniem uczelni online, chciałam pocieszyć, że korporacje też nie są w tym takie biegłe. Wszyscy, jak się okazuje, mieli duże zaległości. Ja wśród największych korporacji na świecie mam swoich partnerów
i wierzcie mi, naprawdę przeszłam na przykład ścieżkę analogowego dostarczenia dokumentów, łącznie z tym, że żądano ode mnie papierowego wypisu z KRS-u, który każdy może sobie sprawdzić online. Więc to nie jest tak, że tylko uczelnie mają taki problem. Myślę, że wszyscy się dość szybko dostosowali i wyciągają te wnioski. Wydaje mi się kluczowe to, o czym mówił Konrad, mianowicie o tej kooperacji. I poza tym, o czym wspomniałeś, czyli społeczności lokalnej, to jest bardzo istotne, to ja bym podkreśliła w ogóle współpracę, tak jak ją się rozumie, z otoczeniem całym. I Maciek wspominał też o Radzie Biznesu przy uczelni. Ja uważam, że w ogóle kontakt z praktykami i to, co Eliza mówiła, jeśli chodzi o uczelnie zagraniczne, no to one w dużej mierze też wygrywają na tym, że tam również korzysta się z wiedzy praktyków, ze współpracy z biznesem, z tym, że często ten biznes jest blisko uczelni, ta współpraca i dostęp do wiedzy, do najnowszej technologii, do różnych rozwiązań jest, no można powiedzieć, na skróty trochę uzyskiwany. I tego bym życzyła i sobie, bo w KPI takie ambitne plany mamy, i wszystkim, którym to leży na sercu, bo to właśnie w moim poczuciu da szansę absolwentom, a nawet może jeszcze w trakcie studiów studentom, na właśnie bycie konkurencyjnym na rynku pracy i da szansę uczelniom na to, aby studenci, mówiąc już tak bardzo biznesowo, byli tym produktem, którego szukają pracodawcy, bo sami wiemy, że te oczekiwania często były rozbieżne, tak, tej rzeczywistości, więc wydaje mi się, że ja bym w tym upatrywała ogromną szansę. I ta dostępność wiedzy, to co się dzieje na co dzień, co widzimy dzisiaj, to, że możemy online rozmawiać z wieloma osobami i możemy zapraszać też do współpracy ludzi nie tylko z własnego miasta, bo to geograficzna odległość kiedyś była utrudnieniem, no jest olbrzymią szansą dzisiaj, mi się wydaje, dla wszystkich. I ja postrzegam wiele pozytywów, ale chciałabym też, żebyśmy pamiętali o tym aspekcie psychologicznym związanym jednak z rozwojem ludzi i naszym jestestwem, bo jeżeli o to nie zadbamy, będziemy się skupiali wyłącznie na tych takich rzeczach związanych wyłącznie z edukacją, to nie wiemy, w jakiej kondycji psychicznej będą przyszli pracownicy, absolwenci uczelni, wykładowcy. My wszyscy. To ja myślę, że to jest jednak istotny też szczegół, którego nie należy pomijać. Dzięki. Wadim, chciałbyś coś dodać jeszcze na pewno? Oj, chyba wszystko już zostało powiedziane. Ponieważ nie mam takiego doświadczenia akademickiego, jak tutaj większość panelistów, to chciałem tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o współpracę z biznesem, zasadniczo jest tak, że wszyscy jesteśmy teraz dla siebie bardziej dostępni niż wcześniej. I ja obserwuję to po spotkaniach, które prowadzą z udziałem biznesu zagraniczne uczelnie. Jestem w paru kółkach, stowarzyszeniach i tam różnych asocjacjach czy towarzystwach i po prostu widzę, że ludzie, którzy przychodzą na te spotkania na uczelnie, mają coraz wyższą rangę i jakby coraz więcej znaczą w swoich dziedzinach, dlatego że no, po prostu są w domu, prowadzą te spotkania wieczorkiem, tak jak my dzisiaj. Wcześniej ściągnięcie, nie wiem, dyrektora programowego jakiejś dużej stacji telewizyjnej na spotkanie ze studentami, na przykład w Oxfordzie, to były jakieś długie zabiegi i organizatorzy tych spotkań z Oxford Media Society mówili, że to po prostu no, musimy poczekać to długo i w ogóle. Teraz dostaję mailem spotkania z prezesami jakichś największych firm, którzy przychodzą i dzielą się jakimiś spostrzeżeniami. Więc jeśli chodzi o taką współpracę, taką bardzo bieżącą i taką miękką, to mi się wydaje, że teraz jest chyba w pewnym sensie dobry czas. Inna sprawa, jak to jest w Polsce rozwiązane i czy polski biznes w ogóle szuka w tej sytuacji pomocy na uczelniach, to jest jakaś inna kwestia, tak? Mi się wydaje, że jak ja obserwuję biznes, no to w większości biznesmeni jednak się zwracają do zupełnie innych ośrodków, prawda, niż uczelnie. Pytanie dlaczego? Bo tutaj wspomniał pan Konrad Maj na przykład o pewnej responsywności, bo moim zdaniem, żeby ta współpraca była lepsza, bardziej płynna, to uczelnie
powinny być no, znacznie bardziej responsywne niż obecnie. I nie chodzi mi teraz o taki bieżący kontakt, tylko na przykład o te badania. Tak? Jeśli mam jakąś trudną sytuację, no to w trudnej sytuacji po wiedzę łatwiej sięgnąć do firm na przykład doradczych, między innymi dlatego, że szybko produkują raporty na temat tej trudnej sytuacji. Uczelnie produkują te raporty no, dużo wolniej niestety. I tutaj i dlatego ten biznes tam idzie, a nie gdzie indziej. Tak przynajmniej ja to widzę. Ta responsywność jest strasznie ważna, no i hierarchia, bo to, co na uczelniach bardzo często biznesmenów odstrasza, to jest bardzo taka sztywna hierarchia i też ograniczona dostępność jakby kadry na pewnym poziomie, prawda? Więc to jest, no, to jest kolejny czynnik, który jest strasznie istotny. Ja bym chciała tak pociągnąć teraz to, co ty, o czym ty powiedziałeś, mianowicie zadając takie pytanie ogólne, jak w tej transformacji cyfrowej, czy wskutek tej transformacji cyfrowej, która zmienia oczywiście uczelnię i ten sposób, w jaki my prowadzimy zajęcia, no to jest oczywiste, ale również to zmienia to nasze otoczenie, czyli też zmienia sam biznes. I takie moje pytanie jest, czy w tym kontekście w ogóle uczenie się mogą w jakikolwiek sposób w ogóle przydać biznesowi? Eliza? To jest bardzo dobre pytanie i pewnie można je skonfrontować z funduszami inwestycyjnymi, które współpracują z PFR-em. I tu obawiam się, że też nie mam dobrych jakichś wiadomości. W takim sensie to trochę to, co mówił Wadim, że bardzo często biznes woli się posiłkować jakimiś biznesowymi inicjatywami edukacyjnymi typu inkubatory, akceleratory, które wyciągną najbardziej zdolnych studentów, które chciałyby na przykład założyć swój biznes, w które później te fundusze miałyby zainwestować. Bo gdzieś ta infrastruktura nie wiem, tworzenia przedsiębiorcy na uniwersytetach myślę, w dalszym ciągu ma dużo przed sobą do nadrobienia. Z kolei z pozytywnych rzeczy my widzimy pewną taką otwartość w ostatnich miesiącach uczelni, bo zaczęliśmy w PFR-ze tworzyć kursy online dla przedsiębiorców, ucząc pewnej metodologii typu Business Lean Canvas czy Design Thinking, które nie są jeszcze tak mocno rozpropagowane na polskich uczelniach. No i właśnie na przykład dzisiaj się dowiedziałam, że Politechnika Warszawska włącza te nasze certyfikaty ukończenia tych kursów w swoje zajęcia, więc to jest zadziwiające, że to jakby biznes teraz w drugą stronę motywuje uczelnie do zmiany. A w to, czy my dużo, znaczy szczerze mówiąc, ja od 5 lat pracuję w PFR-ze i wielokrotnie próbowałam włączyć Politechnika Warszawska, pozdrawiam, super. Więc próbowałam wciągnąć właśnie w taki dialog współpracy uczelnie. To z takich anegdotek jest tak, no mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, bo to mam przedstawiciel prywatnych uczelni. To było tak, że my już ruszyliśmy z niektórymi programami, a dopiero otrzymaliśmy tam po 3 miesiącach odpowiedzi od rektorów niektórych uczelni. Czyli rzeczywiście ten proces jest bardzo długi i biznes trochę szybciej pracuje. I my z Weroniką reprezentujemy. Okej, mówię, patrzę na panów. ale okej, dobra. A gdzie widzisz, znaczy czujesz tak jakoś, gdzie jest, że tak powiem, problem? Poza tym, że to taka organizacja, która jest zawsze, znaczy w szczególności państwowe uczelnie są duże, prawda? Ale gdzieś jeszcze jakiś, widzisz jakieś hamulce tej współpracy? Czyli pewnie co tempo pracy, otwartość, może też nie ma jakichś zachęt, które by zachęcało pracowników uczelni do tego, żeby współpracować z biznesem, że bardzo często to jest jakiś dodatkowy obowiązek, który tak zwyczajnie się po prostu nie opłaca. Ale też... A po stronie biznesu na przykład, jaki może być powód, że lepiej jest zamówić, dajmy na to raport, który jest szybko napisany, ale zakładam, że nie zawsze tam za tym stoją pogłębione badania, niż współpracować z uczelnią?
Pewnie, wiesz, to no nie będę się wypowiadała za jakieś firmy, które robią duże, jakieś przemysłowe badania, bo pewnie AGH jest taką uczelnią, która może się pochwalić jakimiś sprawnymi współpracami z, nie wiem, z Komarchem i z takimi dużymi polskimi firmami. Widziałam, jak to działa w Wielkiej Brytanii. Parokrotnie podczas konferencji polskich studentów w Wielkiej Brytanii przychodzili do nas mówiąc, że tu biznes jest cały czas, zamawia u nas, poszukuje, daje wyzwania, które na przykład później daje wyzwania biznesowe, przed którymi stoi ich biznes. Studenci pracują nad wymyśleniem tych rozwiązań. Ja nie widziałam takich mechanizmów w Polsce. Pytanie, no pewnie do jakiegoś wielkiego biznesu. Widzę, że Dagmara podnosi rękę. Dagmara. Tak, no my ten temat mamy mocno przerobiony w KPI. I tutaj problem jest po obydwu stronach, bo w Polsce obserwujemy też problem drenażu uczelni z kadry naukowej. I to nie jest łatwy temat. Jest wiele lat zaszłości i trochę taką mamy sytuację okopania się na swoich pozycjach. I to jest dość złożone, bo z jednej strony faktycznie jest trochę utrudnień takich legislacyjnych na poziomie tego, jak regulowana jest działalność uczelni, ale to nie jest jakaś główna bariera. Mi się wydaje, że główną barierą są ludzie i postawy ludzi. I też wynikające, ja tutaj ich nie oceniam, bo one wynikają z różnych doświadczeń i to jest kwestia pewnej pracy nad tym, jak to powinno wyglądać, wspierania rozwiązań, które jakby dają szansę biznesowi na współpracę z uczelnią i zabezpieczają interes uczelni też w tym obszarze. My w KPI dostrzegliśmy, mówię o moich partnerach biznesowych, problem, że o ile biznes wyciąga naukowców z uczelni, to tak naprawdę podcina gałąź, na której siedzi de facto, bo to powoduje potem brak odpowiednich kadr, które kształcą studentów, na których ten biznes czeka. Więc obydwie strony już rozumieją, a to jest proces, do którego wszyscy muszą dojrzeć, że trzeba szukać rozwiązań i my właśnie chcemy w KPI teraz projektować taki pomysł. Mamy nadzieję, że to się uda, ale wierzymy, że to można na różnych płaszczyznach rozwiązywać. Natomiast no, wydaje mi się, że to najczęściej ten problem tkwi właśnie w postawach, bo ja uważam, że wszystko da się rozwiązać. Nawet jeśli są jakieś formalne przeszkody, to zawsze można zmienić regulaminy uczelni, można podpowiedzieć pewne rozwiązania. Natomiast kluczowe jest podejście i myślenie i otwartość właśnie i dobra wola z obydwu stron i założenie, no i zaufanie, bo bez tego zaufania i podejrzenia, że każdy ma jakiś ukryty interes i to się źle skończy, to się niczego nie da zrobić. Tak. Można adwocem tutaj. Ja trochę wystąpię w obronie uczelni, chociaż trochę też na nią narzekałem na początku i jeszcze pewnie narzekać może będę, czy ogólnie na uczelnię, tak? Ale ja myślę, że to też jednak sporo się zmienia. Zacznę może od też takiej perspektywy, jaką ja też mam w rozmowie z biznesem, chociaż sam się czuję trochę jego częścią, bo funkcjonuję w takich dwóch światach. Ale jednak no nie da się ukryć, że często jest tak, że uczelnie są no trochę wykorzystywane, czyli ktoś przychodzi i mówi, wiesz, bo tu jest do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju taki jest konkurs i musimy to złożyć i tam chcemy kogoś, żeby tam, wiesz, no dołączył się do nas jako partner, ale wszystko jest przygotowane, wy byście się tam dokleili, bo to jest ważne, żeby tutaj była jednostka naukowa na przykład, tak? I tak samo jest przy bonie na innowacje, to też jest tak, że tu właściwie wszystko jest, a to tak naprawdę to w ogóle, wiesz, najlepiej byłoby, gdybyśmy zrobili taki model, że wy, nie chcę oczywiście tutaj mówić szczegółów, ale miałem kilka takich rozmów, że wy to weźmiecie na siebie ten grant niejako, ale zatrudnicie naszych ludzi w ogóle, co jest też bardzo interesującym taką sugestią, tak? I oni będą to właściwie wykonywać, nie? Wy właściwie po tym się podpiszecie, nie? Więc tu musimy z tym uważać, bo my tu też musimy trzymać się pewnej rzetelności naukowej. I to jest też to kolejne wyzwanie, tak, jak to zrobić, żeby trzymać się i tej rzetelności, ale jednocześnie coś robić dla gospodarki, dla biznesu. Biznes chce szybkich wyników, chce takiego zwinnego działania. Ja myślę, że na poziomie administracyjnym to jest absolutnie do zmiany,
ale ja bym nie schodził za bardzo z rzetelności, dlatego że zwłaszcza kiedy mówimy o jakichś rozwiązaniach sztucznej inteligencji, jakichś rozwiązaniach technologicznych, które potem wejdą w życie, dojdzie do jakiejś implementacji, no to bierzemy za to jakąś odpowiedzialność. I tutaj jest pewien problem, to jest podobnie jak ze szczepionką na COVID, że wszyscy naciskali szybko, szybko, a naukowcy mówili hola, hola, tak? My musimy jednak to dobrze zbadać. Więc ja bym z tym uważał. Natomiast no jeszcze powiem, że te, powiedziałbym, problemy tej natury administracyjnej, no przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo sam trochę tych ścieżek wypracowałem, wydają mi się już no bardzo niewielkie te zatory. Tak? No ja jako przykład, proszę mi wierzyć, że od sierpnia, no może to jest wynik pandemii, ale złożyliśmy 5 wniosków, jeden z nich na 10 milionów, kilka innych nieco mniejszych, czy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy też do jakichś innych mniejszych, też na przykład do Aktywnych Obywateli składaliśmy. Już nawet nie pamiętam, gdzie składaliśmy. Teraz jeszcze jeden szykujemy i tak naprawdę ścieżka była taka, że niektóre z nich to były kwestia od jakby spotkania i podjęcia pewnych decyzji, znaczy do podjęcia decyzji to była jakaś krótka ścieżka typu 2 dni, czy w to wchodzimy, napisanie wniosku 2-3 tygodnie i jest po sprawie. Nawet były takie tempa. No wiadomo, że epidemia temu sprzyja, ale to bez wątpienia, skoro jestem już przy głosie, to jeszcze dopowiem, że jest pewien problem, jak spowodować, żeby ta współpraca była lepsza, była ściślejsza. Ja mam takie obawy, że uczelnie mogą trochę utracić tej swojej wiodącej roli jako innowatora. Często są hamulcowym, często są jakąś rzeczywiście no, czasami konserwą, nie ma co ukrywać. Naukowcy jakby mają też pewne opory, też trzeba powiedzieć sobie zupełnie szczerze, że boją się czasami jakichś zmian, ale też ja się bardzo też boję takiego myślenia, że oto my sobie właściwie nie potrzebujemy tej nauki, bo my mamy przecież sporo wiedzy w internecie. Ja to tak mówię, bo jeśli miałbym jeszcze też dodać coś do pewnych wyzwań, przed którymi stoją uczelnie, no to jest konkurencja z takim uniwersytetem najpopularniejszym na świecie, największym na świecie, na Y się zaczyna i to nie jest Uniwersytet Yale, tylko to jest YouTube i ten uniwersytet ciężko jest przeskoczyć, bo jak z nim w ogóle walczyć? Ludzie przychodzą tacy zajutubowani i mają swoje wizje, bo oni coś tam obejrzeli. I tu jest poważny problem, tak? Jak spowodować, żeby utrzymać jakość nauki, utrzymać jej rygor naukowy. Też jeszcze powiem o jednej takiej rzeczy, która jak tak słucham, to przychodzi mi do głowy. Mówi się sporo o komercjalizacji, też wiele biznesmenów wymaga tej komercjalizacji. Uczelnie się dostosowywują, ale powinniśmy też mówić o czymś, co ja nazywam taką etykizacją, tak? Etyka też powinna w tym się mieścić, a biznes już tutaj trochę mniej o tym myśli, tak? Więc tu jest trudny temat, ale myślę, że trzeba zawsze szukać jakiegoś kompromisu. No i udrażniać te kanały. Najważniejsza rzecz to jest rzeczywiście tą administrację w jakiś sposób tutaj przyspieszać. Mm-hmm. Maciej, twoja perspektywa. Wydaje mi się, że tu jest też problem, to o czym mówił Konrad, czyli to, że uczelnie są bardzo często traktowane dzisiaj nie jako taki hub wiedzy jako ze strony biznesu, nie jako hub wiedzy czy takie zaplecze eksperckie, bo ci eksperci bardzo często sobie bardzo dobrze radzą, funkcjonując gdzieś jako wolne elektrony na rynku, a uczelnia jest traktowana jako taki konglomerat, który utrudnia, nie ułatwia, poprzez właśnie tą swoją maszynę biurokratyczną, przez skostniałe myślenie zamknięte i dlatego dokoptowuje się najczęściej na końcu, jak już wszystko jest gotowe, po to, żeby jak najmniej, żeby ten kontakt z tym uniwersytetem czy z tą uczelnią był jak najmniejszy. I to się dzieje permanentnie, absolutnie. A ekspertów to się dobiera z rynku, dobiera z różnych ciał doradczych, funkcjonujących przy ministerstwach, resortach, jako takich właśnie wolnych elektronów, którzy jak nie są zamknięci w te skostniałe struktury katedr, kolegiów, wydziałów, to są sprawniejsi, bardziej efektywni, efektowni i tak dalej. I to jest, rozmawiamy o uczelni przyszłości, no to jest oczywiście do zmiany, ale to się powinno zacząć od piastunów urzędów, to się powinno zacząć od dziekana, od rektora, od prodziekanów, no to spójrzmy, nie wymieniając absolutnie nikogo
od nazwisk, co decyduje o wyborze dziekana na uniwersytecie. Co decyduje w większości, nie zawsze, ale w większości. Kto zostaje dziekanem na uniwersytetach, kto zostaje rektorem na uniwersytetach bardzo często. Przecież to jest nic innego jak targ próżności i polityki. Latanie, zbieranie głosów przed radą wydziału, sam byłem świadkiem wielokrotnie tego typu działań. Prawda? Tutaj nie ma za wiele przestrzeni i miejsca na myślenie innowacyjne, na taką, na postawienie na odważne persony w żaden sposób. Oczywiście ja generalizuję i to jest złe, że generalizuję, ale pokazuję pewien trend, bo są oczywiście wyjątki, znam wybitnych, rewelacyjnych kierowników i katedr, i dziekanów, i też kolegów z różnych uczelni publicznych, niepublicznych. Niemniej jednak to jest coś, co nas moim zdaniem niszczy. Jakoś nie chcemy nabyć tego myślenia zagranicznego zupełnie, jakbyśmy to zupełnie wypierali. Nie wiem, z czego to zupełnie wynika. I nawet pandemia nie bardzo potrafi to zmienić. Ja teraz przygotowuję studia MBA i naprawdę rozmawiam z różnymi uczelniami, partnerami. Ja nie wiem, nie potrafię przebić tego sufitu. Weronika, dzięki. Weronika, są pewnie jakieś pytania? Tak, ja właśnie zerkam tutaj na nasz Q&A i przede wszystkim w imieniu organizatorów pozdrawiam Politechnikę Warszawską. I chciałam dodać do tej naszej dyskusji wątki, które pojawiają się wśród oglądających i słuchających nas, a mianowicie pierwszy wątek to jest kwestia, która jest nam w The Labie bardzo bliska, czyli łączenie kierunków i interdyscyplinarność uczelni. Chciałam zapytać naszych panelistów, jak z Państwa perspektywy to wygląda? Czy pandemia przyspiesza te procesy, czy ta taka charakterystyczna dla polskiej sfery publicznej silosowość jednak przechodzi do przeszłości i przedstawiciele, naukowcy z różnych kierunków współpracują ze sobą częściej i chętniej? A kolejne pytanie to jest pytanie dotyczące współpracy pomiędzy uczelnią i biznesem i tutaj takie pytanie do Państwa o rady, 3-5 punktów, jak usprawnić tę współpracę na linii biznes-uczelnia. Nie wskazuję konkretnego panelisty, ale zakładam, że zaraz ktoś się pojawi chętny do odpowiedzi. No, może tak Mara? Ja bym się skupiała na tym drugim wątku, ale chciałam tylko podkreślić, że ta interdyscyplinarność jest niezwykle ważna. No, ćwiczymy w KPI, uważam, że to jest, dzisiaj się nie da inaczej. No i nie dziwi mnie, kto ten wątek poruszył, bo porusza go Małgorzata Starczewska, Krzysztoszek, członkini Rady mojej fundacji i moja wielka inspiracja. Ale wracając do współpracy nauki z biznesem, ja myślę, że to jest lekcja dla obydwu stron, pewnej też pokory. Wszyscy chyba są też w takim momencie, że widać, jakie są te słabe punkty bardziej niż przed pandemią, bo wtedy tkwiliśmy w jakimś takim trybie, który był nam znany, po prostu pchaliśmy te wózki, a tutaj wiele rzeczy musiało się wykoleić i nabrać innego tempa, pewne rzeczy się zastopowały. I ja raczej szukam szans i jakichś możliwości nowych w tych okolicznościach. No ale tak jak też staramy się zawsze w KPI podchodzić tak krytycznie do pewnych rzeczy, czyli entuzjazm swoją drogą, ale też krytyczne spojrzenie. I ja się zgodzę z przedmówcami co do tych kwestii, które były mówione. Te bariery we współpracy są po obydwu stronach i ten brak zaufania, o którym mówiłam, on nie wynika z niczego, tak, z tego, że człowiek po prostu ze swojej natury taki jest, tylko wiele było różnych zdarzeń, historii, które zbudowały taką złożoność. To też nie jest przypadek, że panowie reprezentują prywatne uczelnie i ich doświadczenia są trochę inne, bo struktura na uczelniach państwowych jest jednak to, o czym też wspominała Eliza, no bardzo konkretna i ja wielokrotnie słyszę od moich partnerów, jak dużym utrudnieniem jest kontakt z uczelniami, że właśnie są te bariery, że się oczekuje na odpowiedź, ale ja zawsze wracam z ripostą, że ja bym życzyła każdemu, na przykład średniemu czy mikroprzedsiębiorcy albo młodemu badaczowi, żeby próbował nawiązać współpracę z jakimś gigantem technologicznym, ile czasu by mu zajęło uzyskanie odpowiedzi bardzo konkretnej albo dostęp do jakichś danych, więc to myślę nie jest słabość wyłącznie uczelni, co nie znaczy, że tak to ma zostać. Myślę, że też istotne jest to, żeby szukać i dzielić się rozwiązaniami, które działają, tak? Nie trzymać kart przy orderach, tylko jeśli wiemy, że pewien model współpracy lub jakiś mechanizm działa, to warto o tym mówić, bo mamy za mało czasu na to, żeby
tutaj no, nie dzielić się tą wiedzą. Ja myślę, że to wszyscy na tym korzystają, jeśli się tą wiedzą dzielą. I wydaje mi się, że bardzo ważne jest też podejście w takie w kontekście współpracy, które daje przestrzeń do niwelowania pewnych, jakby to powiedzieć, no, obejścia pewnych procedur, które są sztywne, tak? Czyli stworzenia jakiejś przestrzeni takiej, może bardziej eksperymentalnej, bo to się nie zadzieje z dnia na dzień, w ramach uczelni, która da możliwość współpracy młodym ludziom, tu mówię o studentach, kadrze naukowej i biznesowi w takim bezpiecznym jakby formacie. Wydaje mi się, że to być może byłaby szansa i przede wszystkim no, korzystanie z tych rozwiązań, które już są i nie zawsze trzeba wyważać otwarte drzwi. No dobrze, ja bym chciała nawiązać tak, wychodząc właśnie od tych konkretnych punktów do ulepszeń, to ja bym chciała Was zapytać, i to pewnie będzie jedno z ostatnich pytań, bo już zbliżamy się do godziny 19, mianowicie my mamy tą sytuację, tak, te działania w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, Inicjatywy Doskonałości, w której mamy wspierać młodych naukowców w prowadzeniu badań związanych z transformacją cyfrową. I teraz takie konkretne pytanie, to znaczy, jakie to powinny Waszym zdaniem być badania? Jak to zorganizować? Znaczy, w jakich obszarach? Jak im pomagać? Właściwie, co zrobić, żeby właśnie to też była taka szansa, może na to otwarcie uczelni, na biznes, biznesu na uczelnię, właśnie dzięki tym młodym ludziom, którzy, jak wiemy, dużo lepiej rozumieją, czują technologie cyfrowe niż na przykład moje pokolenie. To ja może ja szybko zapytam. Mam takie pytanie ze swojej strony. Czy odbywają się jakieś spotkania na polskich uczelniach z biznesem? Ja przepraszam, ponieważ ja już na UW nie prowadzę zajęcia od jakiegoś czasu. Ja swoje zajęcia zbudowałem kiedyś w ten sposób, że na każde zajęcia przychodził człowiek z jakiejś firmy. Ja prowadziłem zajęcia akurat o domach mediowych wówczas, zamierzchła przeszłość, i szefowie domów mediowych praktycznie wszystkich byli na moich zajęciach. W związku z tym oni wiedzieli, czego szukają studenci, a studenci wiedzieli, co to jest za biznes. Więc to jest jakaś absolutna podstawa i wracając do, czyli spotkania, no musimy się jakoś poznać. W związku z tym, jeśli jest pytanie, co badać, no to dla mnie takim modelem jest placówka, z którą jestem do tej pory związany, czyli tam Instytut Reutera na Oxfordzie, gdzie są cykliczne spotkania z przedstawicielami branży. Jest to instytut, który bada dziennikarstwo, w związku z tym on zaprasza do siebie naczelnych z całej Europy, siada z nimi do okrągłego stołu i pyta ich o najważniejsze problemy w ich branży, o to, co chcieliby wiedzieć, prawda? I w ten sposób następnie próbuje kształtować swój badawczy pipeline. W związku z tym są to badania, które ja nie mogę powiedzieć, że one są już w 1000% użyteczne, prawda? Może to nie jest ich jakby kluczowa zaleta, ale one dają bardzo dobry taki overview tego, co się w ogóle na świecie dzieje, a czasem są to bardzo szybkie ankiety branżowe, z których ja na przykład się dowiaduję, że borykam się dokładnie z tymi samymi problemami, co moi koledzy, nie wiem, w Szwajcarii, prawda? Albo nie wiem, w Niemczech, i mogę się dowiedzieć, jak oni te problemy próbują rozwiązać. Więc moja pierwsza porada i chyba kluczowa według mnie, to jest jakiś taki żywy kontakt. To znaczy trzeba tworzyć jakieś, nie wiem, okrągłe stoły, rady, trudno mi powiedzieć, przy których siadają, nie wiem, przedstawiciele placówki naukowej i przedstawiciele biznesu i o tym rozmawiają. Czyli jeśli to jest transformacja cyfrowa, no to wytypowałbym kilku biznesmenów, którzy mają ten problem na tapecie i pytałbym ich o aspekty, które ich interesują i o to, czego by się chcieli dowiedzieć. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę z tego, że polska edukacja jest trochę inaczej skonstruowana, że brytyjska jest zgoła odmienna w tym sensie, że tam jest ten proces taki badawczy, bardzo mocno oddzielony od dydaktycznego. W związku z tym, tam jak się przychodzi do takiej placówki badawczej, no to ona ma zupełnie inne harmonogramy, inny styl życia, zupełnie inaczej jest finansowana niż placówka dydaktyczna w ramach tej samej uczelni. Więc oczywiście w Polsce jest inaczej. Jest to na pewno trudniejsze, ale moim zdaniem do zrobienia, tak na dobry start. Dzięki, Eliza. Dziękuję bardzo za ten głos. To jest super.
No super, bo ja też właśnie mam takie wrażenie, że tutaj naszych rozmówców znam bardzo dobrze, może nie osobiście, ale pewnie czytam ich publikacje i zgadzam się ze wszystkimi tezami. Powiedzmy, że nazwijmy siebie takimi rzecznikami tej transformacji cyfrowej, tej zmiany. To super by było do tej jego i naszej debaty rzeczywiście doprosić tych przedstawicieli uczelni. Widzisz, nawet sam fakt, że ja ciebie i tej jednostki nie skorzystam, jakby myśląc o tobie, w ogóle nie pomyślałam o publicznej uczelni. Dlatego tak. No właśnie, ale może, a z kolei jestem na rozdaniu nagród perspektyw i ja po prostu nie potrafię znaleźć porozumienia z tymi szefami uczelni. Więc, a może warto by było trochę zacząć burzyć te mury i tu absolutnie się zgadzam z Wadimem, żeby może właśnie zacząć budować okrągłe stoły. No, może też biznes powinien bardziej otwarcie współpracować. No, powstały te centra transferu technologii, powstały te jednostki, które gdzieś właśnie w Europie Zachodniej funkcjonują dobrze, bo mają sprzedawać usługi. No, może też pewne wygoda instytucji publicznych, które nie muszą zarabiać, może nie muszą aż tak się konkurować o studenta. Jest pewnym hamulcem w rozwoju. A jeżeli są tutaj coś młodzi badacze, którzy chcieliby włączyć PFR w badania nad właśnie kształceniem nowych pokoleń przedsiębiorców, to my na pewno jesteśmy otwarci, bo czy to z Dalabem, czy z jakimiś innymi, czy właśnie z wspomnianą Politechniką, okazuje się, że się da współpracować, więc otwarte umysły zawsze tu z PFR-em mogą pracować. Zapraszam. Super, dzięki za tą deklarację też. Można? Konrad, no. Tak. Jest jeszcze kilka minut, więc jeszcze się wcisnę. Mm-hmm. Otóż tak słuchałem tego z dużym zainteresowaniem. Oczywiście no, zgadzam się, zresztą tu chyba, tak jak tutaj zauważyła Eliza, jesteśmy taką grupą specyficzną, więc trudno, żebyśmy się jakoś nie zgadzali mocno, ale chcę jeszcze podkreślić taką jedną rzecz, którą obserwuję i wydaje mi się, że to jest taki korowy problem. Otóż nauka, uniwersytety nie mają takiego silnego sfokusowania na przyszłości. W sposobie myślenia, w tej całej, powiedzmy sobie, strukturze. Generalnie proszę zwrócić uwagę, że funkcja predykcyjna nauki, o której się mówi, ona no w zasadzie jest, powiedziałbym, że jest takim no, zalążku i w ogóle nie traktuje się często również nauki naukowców jako no, źródła tej wiedzy, która coś daje na przyszłość, bo jest koncentracja na zjawiskach już zaistniałych, jest silna koncentracja, teraz no, to oczywiście mówię głównie o naukach społecznych, tak, ale my badamy pewne zjawiska, które zaistniały. No i jeśli tam, prawda, jest jakieś metaanalizy, które coś pokazują, to mówimy, no zjawisko występuje, tak? A biznes chce predykcji, chce przewidywania przyszłości. Proszę też zwrócić uwagę, jaki ma problem nauka z przebiciem się. Wszyscy pewnie znamy, pamiętamy wykład Billa, znaczy może słyszeliśmy, czy widzieliśmy sami wykład Billa Gatesa z roku 2015 na temat grożącej nam potencjalnej kolejnej pandemii. Sporo osób o tym mówi, oczywiście ci zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że to jest wspaniały dowód na to, że on miał takie zamiary. Tymczasem w roku 2007, ale też i były wcześniej sygnały ze strony naukowców, ale jest jeden artykuł z 2007 roku, który bardzo konkretnie wskazuje, z czym możemy mieć problem. Również rok przed pandemią też naukowcy z Wuhan, co ciekawe, również o tym pisali, ale to się nie przebiło. Innymi słowy, jeśli nawet się pojawia jakaś predykcyjność ze strony nauki, no to tutaj tego się nie słucha za bardzo. Ja bym też trochę tak dla może odczarowania, czy może jakiegoś pokazania też tej mocy nauki, chcę jeszcze też powiedzieć, że nauka ma olbrzymi potencjał. Naukowcy często nawet sobie nie zdają sprawy z tego, co w tych badaniach ich siedzi. I tu jest problem. Być może te centra transferu wiedzy są jakąś pomocą, są jakąś szansą, to pewnie jeszcze wymaga jakiejś poprawy,
ale wydaje mi się, że to przed czymś, przed tym jeszcze jakby stoi nauka i biznes tak samo, to jest wyzwanie, jak te mechanizmy kooperacji usprawnić. Mi na przykład, ja jestem ciekaw, jak to będzie, ale zależałoby strasznie, żeby rozwiązania sztucznej inteligencji, na przykład machine learning, pozwolił być takim narzędziem w pracy naukowca, tak? Bo właśnie ten machine learning pozwala na predykcję. Tutaj nie chodzi o to, żeby się naukowcy zaczęli ścigać z jakimiś rozwiązaniami machine learningowymi, tylko nauczyli się to wykorzystywać i właśnie ta wartość predykcyjna nauki się zwiększyła, bo wiemy doskonale, że już nawet ostatnio czytałem to było kilka miesięcy temu, co prawda, ale na Uniwersytecie Warwick sztuczna inteligencja, machine learning pozwolił wykryć 50 nowych planet, tak? I tego naukowcy nie zrobili od wielu lat. Więc tu mamy pewne narzędzia, tak? Ale powinniśmy też jako naukowcy się otwierać, ale też biznes też się powinien otwierać na tą współpracę. Wydaje mi się, że to chyba ogólnie wymaga jakiegoś otwarcia, poznania siebie lepiej i wypracowania jakichś mechanizmów współpracy. To chyba bym podkreślał. Współpraca oprócz tej otwartości, o której powiedziałem. Tak, Mara. Jeszcze na koniec coś dodasz. Kończy nam się spotkanie, więc... Wow, to jestem pod presją. To znaczy, ja myślę, że warto słuchać siebie nawzajem przede wszystkim. I od tego ja bym zaczęła, żeby właśnie wyjść z tych okopów i szukać tej współpracy, możliwości i rozwiązań. Jest ich naprawdę bardzo dużo i ja głęboko wierzę w to, że to, o czym przed chwilą była mowa, czyli to, że się nie słucha naukowców, to ostatni czas też pokazał, jak wiele nas to kosztuje, że ich nie słuchamy. I ja chciałabym wierzyć, że ta lekcja nie zostanie szybko zapomniana i również biznes wyciągnie z niej pewną naukę i trochę więcej pokory wobec tego, że ten świat potrzebuje wszystkich tych elementów. Nie da się funkcjonować w oderwaniu od tej rzeczywistości i ta kooperacja jest konieczna po prostu i wszyscy powinniśmy do niej zmierzać. W tym duchu bym chyba chciała zakończyć, jeśli z mojej strony. Ja mam nadzieję ze swojej strony, że biznes faktycznie będzie otwarty na nas naukowców i na naszych młodych naukowców, bo generalnie jeśli chodzi o te procesy transformacji cyfrowej, one są bardzo intensywne. Faktycznie w biznesie i nam niewątpliwie jest potrzebna wasza otwartość również po to, żeby móc badać te zjawiska, zrozumieć te zjawiska, potem o nich uczyć, ale też do tego potrzebujemy, o czym nie rozmawialiśmy dzisiaj, danych. Także to mam nadzieję, że też... Temat na kolejną debatę. Model, w którym będziemy mogli pozyskiwać dane i współpracować w tym zakresie. Weronika, czy są jeszcze jakieś coś na sam koniec? Tak, pojawia się jeszcze trochę pytań i komentarzy na naszym czacie, a ponieważ jesteśmy ograniczeni czasem debaty, to ja postaram się zadać te dwa, które się tutaj pojawiły, a mianowicie jakie obszary powinna teraz badać nauka, w jakie kluczowe obszary powinna się zaangażować, wziąć pod tę przysłowiową lupę, a druga kwestia to jakie cechy powinni mieć innowatorzy tej zmiany, czyli ci, którzy przewodzą uczelni, przewodzą zespołom badawczym i chcą analizować transformację cyfrową. I to są chyba już ostatnie pytania. Ja ze swojej strony chciałam bardzo podziękować tym, którzy je zadawali i mam nadzieję, że takich pytań też na naszych przyszłych debatach nie zabraknie. Dzięki wielkie. Mm-hmm. Kto chciałby z was odpowiedzieć? Nie bać się, na pewno się nie bać zmiany i trochę ryzykować czasami, bo wychodzenie z komfortowych sytuacji tylko wtedy powoduje, że ja ostatnio jakiś super widziałam cytat, że jak się nie swędzi, to się nie podrapiesz, to Einsteina cytat. Więc rzeczywiście życzę wam, żeby was swędziało, żebyście poszukiwali i nie bali się naprawdę podejmować ryzyka, no bo tylko tak idzie zmiana. A tutaj pani Małgorzata Starczewska-Krzysztożek, którą też bardzo pozdrawiam, już świetnie odpowiedziała na drugie pytanie, bo lista badań jest długa. Silver Economy, sztuczna inteligencja, smart living, więc rzeczywiście pewnie tutaj jeszcze no wszystko, co jest związane też z miastem, bo myślę, że to państwo jest też dużym takim klientem, szczególnie teraz sobie chyba bardzo mocno
zmysłowi, o jak musi się zmieniać, więc to są te moje obszary. Mhm. Ja chciałam powiedzieć, że mniej więcej to samo, po prostu więcej otwartości po obu stronach oczywiście, no, bo spotykajmy się i rozmawiajmy. Ja, jeśli chodzi o współpracę z DELABem, jestem pod wrażeniem, nie? Więc możemy kontynuować, ale nie tylko z DELABem, ze SWPS-em również. Dobrze. Ja z kolei pozdrawiam, jeśli mogę, pana prezesa Pietraszkiewicza, bo widzę, że też jest na czacie i to jest też osoba, z którą współpracuję i ze Związkiem Banków Polskich współpracujemy, więc ja myślę, że też jest sporo przykładów takich, że ta współpraca wychodzi. Ja myślę, że mamy taką tendencję do narzekania, ale naprawdę, gdybyśmy porównali sytuację 10 lat temu, ja pamiętam, że to w istocie temat współpracy z biznesem był tabu. Jeśli ktokolwiek coś nawet o tym wspomniał, to był traktowany jako ten naukowiec, który się sprzedał, tak? A teraz jest tak, że to widzi się w tym pewną wartość, widzi się, że naukowiec się może rozwijać. Mi się to bardzo podoba, że dostrzegam to nie tylko u siebie, ale też w innych uczelniach, jak słyszę, że widzi się, że otwiera się nowe pole badawcze, że biznes przychodzi i mówi tak, my mamy jakiś pewien pomysł, damy ci możliwości zbadania na przykład pewnego zjawiska, możesz zrobić publikację, możesz też zarobić, także dla obu stron jest to opłacalne i mi się wydaje, że ta mentalność powoli się zmienia. Także optymistycznie chyba tutaj trzeba jednak też patrzeć na tą przyszłość. Dziękuję. No my rozpoczynamy nasze seminaria. One będą, znaczy to nie będą tylko i wyłącznie panele czy tego typu rozmowy, tylko będziemy chcieli zaprosić młodych naukowców do tego, żeby występowali, żeby pokazywali swoje badania i jako koreferentów będziemy znajdować dla nich po pierwsze osoby, która zajmuje się podobną tematyką na uczelni, a po drugie jako drugiego koreferenta kogoś właśnie z biznesu, albo z osoby reprezentujące fundacje, czy instytucje, czy administrację państwową i tak dalej, w zależności oczywiście od tematu. Także mam nadzieję, że będziecie nas w tym wspierać i że również w przyszłości weźmiecie udział w tego typu spotkaniu. Bardzo dziękuję. I chciałam jeszcze dodać, że partnerem merytorycznym naszych seminariów będzie właśnie KPI i mamy nadzieję, że stamtąd też będziemy czerpać właśnie tych koreferentów do naszych seminariów, no ale też mam nadzieję, że namówię kolejne instytucje do tego, żeby nas wspierały właśnie w tym otwieraniu się uczelni na biznes i wspieraniu młodych naukowców, żeby oni tworzyli światową naukę w oparciu o współpracę z tym polskim biznesem, tak, żeby to służyło wzrostowi gospodarczemu, a jako ekonomista tak powiem, tak, ale generalnie, no oczywiście nie tylko, tylko generalnie najważniejsze wzrostowi dobrobytu i żeby te technologie, które się teraz tak szybko, znaczy ich wdrażanie tak się teraz rozwija, one służyły społeczeństwu i żeby były faktycznie czymś, co przyniesie nam coś dobrego. Dziękuję Wam bardzo za przyjście, za dyskusję, za te inspiracje. Dziękuję Państwu za uwagę, za pytania, na które nie na wszystkie zdążyliśmy odpowiedzieć. I mam nadzieję, że spotykamy się wkrótce. Dzięki, pa!